dobry Państwu. No i minister Waldemar Buda, minister rozwoju i technologii jest naszym gościem. Dzień dobry. Witam serdecznie. Pan minister pytał się, czy będziemy śpiewać kolędy, no więc w trosce o Państwa uszy nie będziemy. Ale porozmawiamy o programie Pierwsze Mieszkanie. To jest taka realizacja. Jarosław Kaczyński na tych spotkaniach z wyborcami od kilku miesięcy mówi, że niestety program budownictwa mieszkaniowego nie wyszedł z rozlicznych powodów. Tam były opory przed przekazywaniem gruntów, były opory wreszcie deweloperów, którzy trzymają łapę na tym polskim rynku mieszkaniowym. No i jak to rozwiązać, jak sprawić, by ten próg dostępności mieszkania dla zwykłych ludzi, którzy mają zwykłą pracę tam za te 6 tysięcy miesięcznie, dzisiaj taka średnia płaca jest, ci zwykli, czyli dobrze sytuowani, no bo 6 tysięcy to sporo, ale pracujący na normalnych etatach ludzie, bez jakichś wielkich spadków, bez liczenia na śmierć dziadków, mogli utrzymać mieszkanie. No i jest nowy pomysł, program Pierwsze Mieszkanie, rząd dopłaca do raty kredytu. No, pan redaktor to doskonale ujął. Ja od 8 kwietnia przejąłem stery w Ministerstwie Rozwoju i zacząłem zajmować się budownictwem, nadzorować budownictwo. No i słyszałem głosy, między innymi tutaj pana prezesa, który wskazywał na to, że ta polityka mieszkaniowa wymaga dużej korekty, więc no nie ma większej mobilizacji niż podjąć jakby wszelkich starań, żeby spróbować jakieś zmiany tutaj wprowadzić. I bardzo intensywnie pracowaliśmy nad programem mieszkaniowym i efekt jest tego w postaci tych dwóch instrumentów. To jeszcze nie jest wszystko, ale te dwa instrumenty, czyli bezpieczny kredyt 2% plus konto mieszkaniowe, i trochę mało się mówi o koncie mieszkaniowym. Warto tutaj też na tym się skoncentrować, bo mamy się sytuację osób, które chcą kupić mieszkanie dzisiaj, tu i teraz i z jakichś powodów nie mogą, różnych, i są sytuacje, w których ktoś planuje w dłuższej perspektywie i dla nich jest konto mieszkaniowe. Ale jeśli mowa o kredycie, to jest odpowiedź na pytanie, co zrobić w sytuacji bardzo wysokich stóp procentowych, no i też stosunkowo wysokich cen, czyli nie mamy zdolności kredytowej, ceny nieruchomości są wysokie. I rosną. Tak, a mieszkań nie brakuje, bo proszę pamiętać, że jesteśmy w zupełnie innej sytuacji. Jak przejmowaliśmy stery jako Prawo i Sprawiedliwość, mieliśmy sytuację, w której bardzo mało mieszkań się budowało. W związku z tym wtedy był pomysł, żeby państwo wspomagało budowanie mieszkań. No udało się zbudować 30 kilka tysięcy mieszkań, ale to był taki moment, w którym wyjście z takim programem jak ja dzisiaj byłoby o tyle trudne, że prawdopodobnie popyt byłby zbyt duży w stosunku do podaży mieszkań. Natomiast dzisiaj mamy zupełnie inną sytuację. Dzisiaj mamy produkcję mieszkań na poziomie 250 tysięcy, czyli bardzo dużo, a jest problem z możliwościami. Maksymalny szczyt to był 350 tysięcy za Gierka i te pudełkowce do tej pory. Tak, dużej nie, 350 tysięcy nigdy się nie dało. 327 tysięcy było jednego roku, ale do powyżej 300 tysięcy. Ja bym sobie życzył, żeby co roku w Polsce 300 tysięcy mniej więcej się budowało. Tam było troszeczkę inna budowa, bo proszę pamiętać, tam było państwo, które miało wielki areał, często na obrzeżach, i budowało systemowo całe osiedle. No i byle jak, bo to wystarczy. No i jak tak. Państwo zobaczycie alternatywy 4, to jak te mieszkania się rozpadają w trakcie pierwszych dni użytkowania, to nie jest żart. Tam są dużo żartów, ale to jest akurat. A z drugiej strony te budynki stoją do dzisiaj i zakonserwowane, zabezpieczone, funkcjonowały będą jeszcze bardzo długo. Tak? Czyli jakby takie niedoróbki wykonawcze co do konstrukcji samej też nie były najgorsze. Natomiast wracając do tego programu, no dzisiaj sytuacja polega na tym, że ktoś idzie po kredyt i go nie otrzymuje z tego powodu, że stopy procentowe są wysokie. No i myśmy tutaj zadziałali tym bezpiecznym kredytem w ten sposób, że obniżając oczywiście stopy procentowe, obniżamy ratę, ale przez to wiele osób łapie się pod kątem zdolności kredytowej. To jest jakby pierwsza informacja. Druga jest taka, że no, takie są zarzuty. No co z tego, i tak kredytu ktoś nie dostanie? No dostanie o tyle, że po pierwsze KNF równolegle z moim ogłoszeniem programu zapowiedział zmianę rekomendacji S, czyli dzisiaj jest tak, że żeby dostać kredyt mieszkaniowy, bank mówi, oprocentowanie jest 7%, doliczamy do tego bufor 5% i liczymy, czy pan ma zdolność o 12%. KNF zobowiązał się, że zdejmie tę rekomendację S co najmniej o połowę, czyli 250 punktów procentowych tylko zostawi. I to jest informacja bardzo ważna, bo to o 22% poprawia już zdolność Polaków. A po drugie, myśmy tak skonstruowali ten kredyt, że mniej więcej rata będzie przez okres, cały okres kredytowania, 20-letni na przykład, mniej więcej równa. Czyli nawet po zejściu opłat,
w 10 roku, bo ta dopłata jest do 10 roku, to ta rata będzie cały czas taka sama mniej więcej. Polega to na tym, że rata ma charakter malejący, czyli zaczynamy od dużej spłaty kapitału i później przy 10 roku już ten kapitał jest dużo mniejszy, dlatego rata może być... Inaczej niż zwykły komercyjny kredyt, tak, gdzie najpierw spłacamy odsetki i dajemy bankowi zarobić, a potem zwracamy tą kwotę. Tak, no dzisiaj jak idziemy po kredyt, dostajemy kredyt na 25 lat, to pierwsze kilka lat spłacamy z 1000 zł, 100 zł kapitału, 900 zł odsetek. Natomiast tu będzie, te proporcje będą zupełnie inne. Że powiedzmy o cyfrach. I co to powoduje? Zdolność kredytową bank będzie liczył w ten sposób, że nie bierze potencjalnej wysokiej raty w 11 roku, czyli jak ma 1500 rat na początku, a później 3, to on musi dzisiaj zdolność obliczyć od 3, czego będzie po 10 latach stać na te 3000. A jeżeli rata będzie równa 1800, to musi mieć zdolność tylko na te 1800 miesięcznie. I to jest poprawa zdolności, która powoduje, że większość zainteresowanych, która tym programem będzie chciała wejść w ten program, będzie jakby mogła otrzymać ten kredyt po prostu. I to jest ta rata, którą pan, to 1800 nie pojawiło się znikąd, to jest rata, którą państwo zakładacie jako podstawową ratę, taką najbardziej powszechną dla tych mieszkań, no bo wiadomo, ceny są różne, lokalizacje są różne, powierzchnie są wreszcie różne, wykończenia i tak dalej, i tak dalej. No tak, no różne miasta, proszę pamiętać, że no Warszawa, Ciechanów, czy Łódź, czy jeszcze inne miasto, czy Pabianice, to są zupełnie inne ceny, więc wartość nominalna kredytu, my zakładamy pułapy maksymalne, 500 tysięcy dla singla, 600 tysięcy dla rodzica, bądź małżeństwa, czy partnerstwa, natomiast to jest kwota maksymalna kredytu, 500-600 tysięcy. Natomiast pewnie w Warszawie będą wykorzystywane pełne limity, natomiast w takiej Łodzi pewnie to będzie już 400-300 tysięcy, bo za około z wkładem własnym 400-500 tysięcy już można spokojnie mieszkanie kupić. Tu trzeba pamiętać jeszcze, że nie wymagamy wkładu własnego, to znaczy jeżeli ktoś ma zdolność na całość, to możemy również połączyć to z programem Mieszkanie bez wkładu własnego. Czyli można pójść i powiedzieć, bierzemy 500 tysięcy kredytu, nie wkładamy wkładu własnego, państwo gwarantuje ten wkład własny. I zobaczymy, jak ten projekt zadziała, bo takie rzeczy działają przez lata i to za 2 lata, 3 będzie można powiedzieć. Nie? Jak... 100 tysięcy osób planujemy, żeby w najbliższych latach były beneficjentami tego programu, ale też chciałbym o tym koncie mieszkaniowym powiedzieć. Ktoś, kto chce odłożyć dla siebie albo dla dziecka, nawet 13-letniego, na mieszkanie, dzisiaj nie ma takiego instrumentu, jak oszczędzać na mieszkanie. Kiedyś były książeczki mieszkaniowe. Leszek Balcerowicz doprowadził do ich jakby nierentowności i praktycznie upadku tego produktu. Natomiast my dzisiaj mówimy tak, jeżeli ktoś ma jakieś środki dodatkowe od 500 do 2000 zł miesięcznie, to może odkładać te środki na mieszkanie dla dziecka albo dla siebie. I jeżeli wykorzysta te oszczędzane środki na cele mieszkaniowe, dostanie od państwa premię w wysokości wskaźnika inflacji. To jest poziom zwrotu niespotykany na rynku, myślę, że niespotykany w ogóle w Europie. Czyli dostaje oprocentowanie mniej więcej 3% na komercyjnym rachunku, plus później ta premia, no powiedzmy sobie 12-13%, bo pamiętamy, że dzisiaj inflację mamy wysoką, to ma 15% stopy zwrotu w skali rocznej. No dobrze, a gdzie jest zwrot, bo to państwo inwestuje pieniądze podatników w takie właśnie dofinansowanie mieszkań, no to jak sobie państwo odbije, czy zwróci te pieniądze? Z nawiązką zwraca się to, że młody człowiek kupi mieszkanie w Polsce i wiąże przyszłość z Polską. Proszę pamiętać, że wielka fala emigracji młodych ludzi w czasach Platformy Obywatelskiej wynikała z tego, że większość tych ludzi nie tyle nie miała perspektywy na pracę, bo ona miała perspektywę na pracę, tylko słabo płatną, ale nie miała perspektywy na mieszkanie. Nie miał perspektywy na to, żeby albo wynająć, albo kupić mieszkanie. I w związku z tym ta perspektywa dla młodego człowieka, że on może tu kupić mieszkanie i zostać w Polsce, jest niezwykle ważna. Ja już pomijam fakt, że będzie to mieszkanie remontował, że przy nabyciu mieszkania państwo też ma swoje daniny, które ściąga, że w materiałach budowlanych i tak dalej, i tak dalej. To się jakby cała skala, to się to zwraca z nawiązką do budżetu, ale chodzi o to, żeby stworzyć perspektywę zamieszkania nie w Warszawie, tylko nie w Łodzi, ale w jakimkolwiek miejscu w Polsce, ale w Polsce, jest niezwykle ważna. Proszę pamiętać, że mamy najgorszy wskaźnik demograficzny z krajów europejskich. Wyż demograficzny lat 80. na poziomie tam urodzeń 400 tysięcy, dzisiaj nam schodzi grubo poniżej 200, więc mamy naprawdę dramatyczną sytuację. Rzeczywiście trzeba coś z tym zrobić. Może to mieszkanie będzie takim elementem, który zadecyduje, że młodzi ludzie będą chcieli do
z Polski wyjeżdżać, albo będą chcieli do Polski przyjechać i tutaj zostać i u nas pracować i zostać Polakami. To bardzo ważne, bo ja zamierzam też, nawet wybieram się w tej sprawie też do Wielkiej Brytanii jakby dyskutować na ten temat, ponieważ chciałbym też, żeby w tym programie w jakimś stopniu uczestniczyły osoby, które rozważają powrót do Polski. One mają jakiś zgromadzony kapitał, na przykład w Wielkiej Brytanii, które odłożyły na wkład własny i chciałyby kupić w Polsce mieszkanie. I też będę zachęcał do tego, żeby duża grupa z tej, która wyjechała paręnaście lat temu, rozważyła powrót. Oczywiście tu wiele relacji i argumentów wchodzi jakby w ten proces decyzyjny, ale również mieszkanie. Ten wymóg, że to ma być pierwsze mieszkanie i ten człowiek ma nie mieć, ale w momencie zakupu, no bo potem jako dziedziczy po dziadku, no to już się nie liczy, oczywiście. Prawda? Dobra. W wywiadzie dla Gazety Polskiej, obowiązkowa lektura dzisiaj dla naszych widzów, pan już rozumiem, zmemoryzował większość wątków, jest aluzja czy odniesienie do funduszy europejskich. No i po pierwsze prezes mówi, że trzeba to negocjować, bo tak długo jak negocjujemy, to wartość polskiej waluty, wartość polskich obligacji pozostaje na tym samym poziomie albo nawet lekko spada. Gdybyśmy zatrzasnęli drzwi, no to mamy ogromny problem, ale pytane o to, czy te pieniądze do Polski dotrą, Jarosław Kaczyński mówi, że jak je zobaczy na koncie, to uwierzy. Co pan na to? No, bardzo racjonalne podejście, którego ja jestem zwolennikiem, pan premier Mateusz Morawiecki też w szczególności, polega na tym, że trzeba zabiegać o te środki. My mamy partnera po drugiej stronie, który jest partnerem stricte politycznym, na którego wywiera wiele środowisk wpływ, między innymi nasza opozycja, która nam kibicuje, żeby tych środków Polska nie otrzymała. Natomiast my musimy się o nie starać i musimy zrobić wszystko, żeby te środki otrzymać. I dokładnie pan prezes to diagnozuje podstawowy wątek, to znaczy oświadczenie o rezygnacji z tych środków, pokazanie, że nam ich nie zależy, diametralnie wpływa na naszą sytuację finansową, makroekonomiczną z punktu widzenia rynków finansowych, po prostu. Więc my nie możemy sobie na to pozwolić, a już tak zupełnie poprawnie, co też pan prezes przyznaje, te środki nam się po prostu należy, więc ciężko rezygnować z czegoś, co się nam należy, tak? Jeżeli ktoś kogoś oszuka, nie odda mu 100 tysięcy złotych pożyczonych, no to po pierwsze on z tego nie rezygnuje, żąda zwrotu i wie, że te środki wcześniej czy później powinny do niego trafić. I dokładnie z tą samą sytuacją mamy tutaj do czynienia. Więc my musimy podejmować starania, żeby te środki do Polski wpłynęły i to właśnie robimy. No właśnie, mówimy o tym porozumieniu się z Unią Europejską i patrzymy na te słynne 10-letnie obligacje, rentowność 10-letnich obligacji. Dlaczego słynne? No dlatego, że jak ta rentowność podskoczyła z 3,5 mniej więcej procent do ponad 8, zrobiła się wielkie halo, zaraz będzie 10 i zbankrutujemy. No jakoś nie zbankrutowaliśmy, wartość obligacji spadła, no i ostatnio znowu zaczęła iść w dół. No właśnie to jest pokłosie tego, jak testują rynki finansowe poszczególne państwa. Proszę pamiętać, że to jest potworna siła. Wielka Brytania poprzez zapowiedź obniżki podatków miała wstrząs polegający na tym, że rynki finansowe zaczęły testować ich wiarygodność. Uznamy, że Wielka Musiała Brytania nie jest wiarygodna. Musiała odejść pani premier po zmiotła niecałym miesiącu premiera, ministra finansów i wszystkie pomysły, które zaprezentowała. Więc to jest ta siła. Więc my nie możemy, i to samo mają Włochy, Węgry są w bardzo podobnej sytuacji, Grecja jest w bardzo podobnej sytuacji. Mamy sporo lepszą sytuację ekonomiczną, ale to nie jest tak, że jesteśmy potęgą jak Stany Zjednoczone, możemy sobie pozwolić na każde komunikaty. Też na sam gazie, jak wyglądają te negocjacje Polski z Komisją Europejską? Pan też wczoraj powiedział w wywiadzie w Polskim Radio, że tam są dwie grupy przynajmniej interesariuszy i kto jest jakby za tym, żeby ten konflikt z Polską zamknąć i utrzymać wiarygodność Unii Europejskiej, a kto jest za tym, żeby z nami z powodów ideologicznych walczyć. No, mamy na nich takiego bata polegającego na skandalu korupcyjnym i można się tych państwa zapytać, od kogo biorą pieniądze, albo poprosić belgijską policję, by sprawdziła. No, nam się wydaje, że to jest jakiś bardzo jakby zawiły spór i nie wiadomo, o co chodzi, kto jest za czym i tak dalej. Ale tam, jak nie wiadomo, o co chodzi, to często się mówi, że o pieniądze, ale często chodzi też o relacje osobiste. I
jest człowiek w Komisji Europejskiej, który ma straszną poczucie winy wobec Polski, który zieje nienawiścią do Polski z przyczyn osobistych. Prywatnych. Frans Timmermans, który był kandydatem na szefa Komisji Europejskiej, a Polska go zablokowała. Nie chcieliśmy go, bo dzisiaj, gdyby Frans Timmermans był szefem Komisji, mielibyśmy sytuację dużo trudniejszą. Fit for 55 byłby pewnie pakietem, który był wielokrotnie zwiększonym jeszcze i uderzał w Polaków. Więc on zieje nienawiścią z tego powodu. Z tego powodu, że nie on, a Ursula von der Leyen została szefową Komisji Europejskiej. I on, dokąd jest w polityce, będzie źle życzył Polsce. Więc miejmy tego świadomość. I dlatego on jest, można powiedzieć, naszym konkurentem w porozumieniu z Unią Europejską i robi wszystko, żeby do tego porozumienia nie doszło. Natomiast cała reszta jest pod naciskami tego środowiska Fransa Timmermansa. Jest Ursula von der Leyen, jest Reinders od wymiaru sprawiedliwości. Oni są pod ogromną presją tego człowieka, który bardzo mocno oddziałuje w komisji. Pamiętajmy, że on jest wiceprzewodniczącym wykonawczym, nadzoruje kilku komisarzy i ma rozliczne wpływy w Unii Europejskiej, bo jest tam od lat. Więc z tym mamy problem, ale to jest małostkowy problem osobisty, który przekłada się na relacje Polska-Unia Europejska. No niestety, w takich czasach żyjemy i z taką sytuacją się mierzymy. Z takimi ludźmi mamy do czynienia. Waldemar Buda, minister rozwoju i technologii. My się czasem umawiamy, proszę Państwa, z naszymi gośćmi na pewne rzeczy i z panem Waldemarem Budą umówiliśmy się na życzenia dla Państwa. Proszę bardzo. Szanowni Państwo, mamy wyjątkowy czas przedświąteczny. Jesteśmy też w wyjątkowej telewizji. Nie sposób nie skorzystać i złożyć najserdeczniej życzenia świąteczne, żeby ten czas był bardzo ciepły w gronie najbliższych osób, żeby stanowił takiego rodzaju naładowanie akumulatorów, pewnego rodzaju zatrzymanie się i też rozwagę nad sprawami najważniejszymi, bo często biegamy za sprawami, które są dzisiaj, tu i teraz ważne, natomiast perspektywy czasu są absolutnie nieistotne. I życzę tego, żeby skupić się na najważniejszych, na rodzinie, na najbliższych, na tym, co dla nas absolutnie najważniejsze. No i jak tu się nie zgodzić? Bardzo pięknie dziękuję, panie Micze. No i w imieniu swoim redakcji, naszych widzów, wszystkiego najlepszego i sukcesów w przyszłym roku, ale zresztą rodzinnego czasu w te święta Bożego Narodzenia. Bardzo dziękuję. Kłaniamy się. To była rozmowa porankowa, a my za moment zapraszamy Państwa na potrójne espresso.